Do półmetka dobrnęła 16. edycja Łódzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, której patronuje telewizja Toja. To największe w kraju, bo liczące aż 57 zespołów rozgrywki amatorskiej siatkówki, a to, że ilość idzie w parze z jakością, podkreślił ostatnio legendarny łódzki trener, m.in. Resursy i Wifamy, Marek Makarski. Który no, stwierdził, że naprawdę tutaj spokojnie można byłoby z tych zawodników, którzy grają, tworzyć zespół drugo, a może nawet i pierwszoligowy. Rozgrywkom już od kilku sezonów towarzyszą dodatkowe imprezy, m.in. Puchar Ligi i turniej noworoczny. W pierwszą sobotę stycznia planowany jest jak co roku turniej noworoczny w takiej samej formule, jaka obowiązywała do tej pory, czyli będzie turniej zespołów męskich, żeńskich i turniej dla dzieci. Na półmetku w Ekstraklasie kobiet i mężczyzn prowadzą zespoły TKKF-u Dzikusy. Liga organizowana przez Klub Sympatyków Piłki Siatkowej rozgrywa swoje mecze w hali szkoły podstawowej nr 205 przy ulicy Dąbrówki.